Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed 2015. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry, a właściwie taki odcinek, przypomnienie, powrót do poprzednich NFS-ów. I dzisiaj sobie pogramy troszeczkę w piętnastkę. Opowiem Wam o moich wrażeniach z tej gry i moich takich spostrzeżeniach odnośnie tego, dokąd zmierza seria Need for Speed. Więc tak jak wiecie, mam tutaj fajny tuning w tym NFS-ie. Fajny sposób prowadzenia samochodami, na pewno lepszy niż w poprzednim NFS-ie. No i jeżdżę sobie właśnie tutaj w trybie multiplayer, dołączyłem do jakichś losowych graczy i kurczę, dalej ktoś tutaj gra, ktoś tutaj ciśnie, ktoś tutaj coś próbuje. Myślę, że to troszeczkę na fali tego nowego NFS-a, każdy chce sobie posprawdzać, jaki był poprzedni. I jeździ się tutaj właśnie bardzo w porządku. Jest ten drifting, może ta kamera denerwować, ale też możemy sobie, możemy to sobie tą kamerę zmienić na bardziej oddaloną, dzięki czemu nie będziemy mieli takich śmiesznych przybliżeń podczas driftowania. Ale wiecie co? Mnie ta kamera nawet się podoba. Na początku taki byłem sceptyczny też do tego, tak jak i wy, jak większość osób, większość fanów NFS-u, że co to ma być? Jakieś takie przybliżenie, nie widać jak samochód jest ustawiony względem drogi. Ale bądź co bądź, jest to bardzo wygodne i dość efektywne by było, gdyby sprawiało, że podczas driftu dostajemy jakiegoś super boosta. No ale jest efektowne i ładnie to wygląda. No i samochodami jeździ się w miarę w porządku, tak? Ja tam często narzekałem, jak grałem w Need for Speed Most Wanted 2012, którego też sobie pogramy, że strasznie ciężko jakoś się tymi samochodami skręcało, jakoś dziwnie, tak? Te samochody były podsterowne i nadsterowne, nie wiem jak to określić, ale no strasznie było, tak? I teraz zobaczcie sobie, jeździmy po mieście, ścigamy się, gramy w Aldrive, czyli w jednej sesji jest kilku graczy, którzy gdzieś tam między sobą jeżdżą i gdy my jeździmy sobie ten wyścig, inni gracze mogą albo nam przeszkadzać, albo nam nie przeszkadzać, albo nic nie robić, po prostu mogą jeździć też gdzieś tam koło nas, wcale nie uczestnicząc w wyścigu, co jest bardzo fajne. Jeden gracz właśnie jedzie za mną, tam próbuje swoich sił, jedzie w jakimś BMW, spróbujmy nie dać mu wygrać, ponieważ mam poroszawkę chłodzoną powietrzem. Tutaj jadą sobie oczywiście boty, możemy sobie wykonać. Ja tutaj nie mam poprzechodzonej kariery na wersji PC-towej. Podejrzewam, że w przypadku NFS-a nowego, jeszcze nie sprawdzałem dokładnie, kiedy ma być premiera na konsole i na PC-ty, ale w tym NFS-ie, w przypadku tego NFS-a, premiera była najpierw na konsole i dlatego ja przeszedłem sobie całą grę na konsoli. Wtedy miałem Xboxa One, teraz jeśli już, to będę miał PS4, na PS4 będę sobie cisnął. Jeśli będzie wcześniej, oczywiście premiera tego NFS-a, wiem, że tam 10 chyba listopada ma być premiera tego Need for Speed'a, nowego Paybacka, który też bardzo fajnie się zapowiada, ale powiem Wam jedną rzecz, bardzo taką smutną, jeśli chodzi o Need for Speed'a 2015. Nie jestem pewny, czy Wy to pamiętacie, ale było tak, że na początku ta gra działała bardzo źle. Na PC-tach, na konsolach nawet się cięła. Pamiętam, że na początku na konsolach strasznie to działało. W miejscu, gdzie było dużo obiektów, było to centrum miasta, no gra potrafiła mocno zwalniać. Jako gracz PC-towy dojrze każdy jakiś tam FPS, który gdzieś tam ucieka i spowolnienie gry, wyczuje to. I rzeczywiście było czuć takie spowolnienie w niektórych miejscach. No ale jak teraz już gram sobie w tego Need for Speed'a, oczywiście mam lepszy komputer niż miałem wtedy, no to działa to wszystko bez problemu i bardzo płynnie, jak widzicie, nie ma żadnych najmniejszych przycięć, bo bądź co bądź, gra nie jest też jakoś super wymagająca. Było kilka modyfikacji, możecie sobie popatrzeć na YouTubie, jeśli wpiszecie sobie w YouTube'a Need for Speed 2015 Die Time, to zobaczycie, jest taka fajna modyfikacja, jak można zrobić w Need for Speedzie dzień i wtedy ta gra wygląda całkiem w porządku. Ale jeśli mamy noc, no to ilość tych szczegółów, w ogóle ilość szczegółów w grach, które są produkowane na konsole głównie, nie jest jakaś powalająca. Trzeba przyznać, że wersja PC-towa wygląda znacznie lepiej od wersji konsolowej i to jest jak, nie wiem jak wam to powiedzieć. Może powiem wam tak, jak teraz sobie jedziemy i patrzymy przed siebie, to na konsolach wszystko było takie delikatnie rozmazane, te tekstury były w niższej rozdzielczości. Na PC-cie wszystko jest klarowne, czyściutkie. W ogóle zobaczę, czy ja mam ustawienia maksymalne co do
grafiki, bo powiem wam, że grałem sobie niedawno w Battlefronta 2 i tam ta grafika wygląda fantastycznie, a tutaj jest ultra rozmycie, jest włączone, to jest włączone, korekcja gamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. No wszystko niby jest na maksa, więcej tutaj grafiki sobie w normalny sposób poprawić nie możemy. Głosy policjantów, muzyka, okej, okay, głosy, no i spoko. Głośność muzyki mam wyłączoną. O właśnie, jaka to była muzyka? Nie. Fiksowanie stereo? A, nie pamiętam, co to było. Co to robiło. Okej, okay, włączmy sobie muzykę, zobaczymy, jaka to była. Zapomniałem totalnie. A jest jakaś muzyka. No i tak to, nie wiem, czy nie za głośno gra jest teraz, bo tak mi się troszeczkę podgłośniło wszystko, jak włączyłem chyba to miksowanie czy coś. No i dobra, skoczmy sobie do garażu, zobaczymy, co ja tutaj mam za samochody. Mam tutaj Subaru BRZ Premium, Volvo, mam B Customs. Czy nie mam więcej samochodów? Serio? Ile ja tu w ogóle mam kasy? No tak powiem wam, że nie za wiele i chyba te pojazdy, te samochody, które tutaj mam, one nie są ulepszone na maksa, ale wezmę sobie Subaru BRZ bądź Toyotę GT86 i wybierzmy sobie ten samochód. Możemy go też chyba sprzedać, albo coś tam było, coś, jakaś taka opcja. Modyfikacja wyglądu. Tuning sterowności. To też będziemy mieli w Need for Speedzie Paybacku, czyli taki tuning sterowności. Z tym, że będziemy mogli robić to już podczas jazdy w jeździe dowolnej. Tutaj mam bardzo dużo ustawień. O, oh. Okej. Okay. Nie chcę. Wyłączenie, ok. Możemy ręczną skrzynię biegów ustawić. Moc. Ustawimy sobie nitro na moc. Albo dobra, weźmy sobie na trochę na czas działania też. Stabilizatory, kurczę, nie pamiętam, żeby aż tyle rzeczy tutaj było do ustawienia. Wiem, że grałem w tego paybacka nowego. Kontrola startu wyłączona. Stabilności driftu, to się przydaje. Z driftu, ok, sterowania. Dobra, zostawimy. To jest dla każdego samochodu, ustawia się to oddzielnie. W paybacku tych ustawień jest mniej, jeśli jesteśmy w jeździe dowolnej. Przynajmniej jak jechałem samochodem offroadowym, to mogliśmy sobie tam ustawić prześwit i chyba agresywność skrętu, coś takiego. Modyfikacja wyglądu. A czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie osiągi. Czy ja coś tutaj mogę dodać? Pokaż części, cofnij modyfikacje. Aha, tutaj chyba możemy w ten sposób. Tak, możemy coś dokupić. Za 16 tysięcy mogę sobie ulepszyć kompresor. Ok. Zamontujemy. No i tutaj chyba już więcej nic nie będę mógł kupić, bo mam tylko 8 tysięcy kredytów. No i jeszcze nie mam odpowiedniego poziomu, kurczę. Muszę trochę pograć. A nie, tutaj coś mogę dokupić. Przewody. Ok. Pyk. Zapłonowe. Ho, ho, ho. O, jeszcze mogę coś tam dokupować. Spoko. O, tutaj mam jakąś część, którą wygrałem. Całe szczęście, że mogę ją sobie odebrać. Super! Ojej, teraz ten samochód powinien wymiatać. Tu jakaś zielona część, powinienem coś, jakieś ulepszenie sobie kupić. Mam zniżkę na to. Jeszcze mogę... Kurczę, zobaczcie, jak dużo tuningu mogę zrobić. I jeszcze to mogę sobie dokupić. Ładnie. Muszę porobić jakieś misje u kolejnych bohaterów, żeby coś tam sobie podblokowywać. Ale już jest całkiem... Ho! No patrzcie, jeszcze na to mi starczy. Damn! Na styk. $73 mi zostały. I mamy stuningowany Subarku. Tak to wygląda. Subaru. Podoba mi się ten samochód ogólnie. On jest... Tutaj w grze on wygląda na jakiś taki duży, nie? Tak wydaje się, że jest duży. Ale w rzeczywistości jest to naprawdę malutki samochodzik. Oczywiście szeroki i super wygląda, ale... Jak kiedyś spotkacie Subaru BRZ czy tam Toyotę GT86, to zobaczycie, że te samochody wcale nie są jakieś tam duże. A tak jak gramy w jakiegoś NFS-u, to wydaje się, że taka wielka krowa, no bo przecież szeroki jest zajebiście, nie? Ja tutaj sobie wybrałem jakieś gotowe już malowanie. Chodźmy, pojeździmy nim troszeczkę. Kurde, ten samochód jest naprawdę szybki, muszę wam powiedzieć. Po tym tuningu, nie wiem czy ja... Tamtą Porsche'ę miałem taką jakąś wolniejszą czy coś, ale ten, kurczę, robi robotę. Okej, okay. Tutaj mamy jakiś wyścig. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Toyocie. Czy ja ją robię? Nie Toyocie, tylko w Subaru, sorry. A to zresztą bez różnicy, chyba mogę się w tym wypadku pomylić, co? Wydaje mi się, że... Kurde, ten samochód jest szybki. Nie wiem, czy ja robiłem go na drift, czy na wyścigi. Ale wow,
Nie no, jeździ się tu naprawdę w porządku. Ostatnio sobie nawet pobrałem Need for Speed Rivals i zawsze jakoś mi się tak zapisało w pamięci, że w Rivalsie się bardzo fajnie tymi samochodami jeździło, ale wiecie co? Wcale nie jeździło się fajnie. W porównaniu do tego NFS-a tutaj, jeździ się naprawdę w porządku tutaj, a w Rivalsie jest lipa. Możemy sobie te samochody dostosować, możemy sprawić, żeby one były bardziej przyczepne lub też bardziej driftowały. To zależy od preferencji. A tam nie, tam mamy sztywno ustawiony ten sposób prowadzenia i zawsze jeździmy w ten sam sposób. Ale o co mi tutaj chodzi? Rivals był chyba po Need for Speedzie Most Wanted 2012. I pamiętam, że w tym Most Wanted'cie bardzo kiepsko mi się jeździło, naprawdę. To był najgorszy Need for Speed pod tym względem, jak dla mnie. Nie, jeszcze był Undercover, ale to już stare dzieje. W Undercoverze to już w ogóle się jeździło okropnie. Tutaj jakiś gracz stoi i świeci mi długimi światłami po oczach. I tak po przesiadce z tego Most Wanted'a na Rivalsa powiedziałem, jej, to jest to, fajnie się tam jeździ, naprawdę. Dużo lepiej niż w poprzednim NFS-ie. Ale tutaj w tym jeździ się jeszcze lepiej, a dodatkowo możemy sobie ten sposób prowadzenia dostosować. Wiecie co, powiem wam jedną taką smutną rzecz, właśnie jeśli chodzi o paybacka. Teraz sobie gram, zobaczcie jaki napis mamy z tyłu, fucking fast! Więc jeśli chodzi o tego nowego NFS-a, to tak jak teraz sobie gram w 2015, nazwijmy to, Need for Speed'a, to z tego co mi się kojarzy z paybackiem, raczej tu mi się jeździ przyjemniej teraz. Ale to kwestia może tuningu, dostosowania samochodu i tak dalej. Będzie trzeba to dokładnie sprawdzić. No wiecie, jak tam grałem tylko chwilkę w tego Need for Speed'a, jeżdżąc, mając do dyspozycji kilka misji i w zasadzie tyle. Więc ciężko mi też tak powiedzieć, czy to było dużo lepsze, czy tamto jest dużo lepsze. Dopiero jak będę mógł sobie dłużej pograć w tamtego NFS-a, to będę mógł wam powiedzieć co nieco więcej. A obecnie to jest tak, jak jest. Tutaj chyba można też zapraszać innych graczy do rozgrywki. Wystarczy nacisnąć inny przycisk na padzie i jedziemy. Nie pamiętam, jak to tutaj było. Czy w tym NFS-ie mogliśmy grać z konsolowymi graczami też? Tak mi się nie kojarzy. Chyba nie. Chyba konsolowcy grają oddzielnie i PC-towcy oddzielnie. Już nie pamiętam, jak to tutaj było. Może nawet w tym NFS-ie tak było, że można było z konsolowcami grać. Przynajmniej tymi Xboxowymi, bo jakoś to tam zostało połączone. W sensie na Xboxie mamy też Windowsa czy coś takiego. Pyk, zobaczcie, ładnie. I wyminąłem samochód bez problemu. Także nie wiem, to suwarko jakoś fajnie jest zrobione, bo jednocześnie troszeczkę driftuje, a jednocześnie też bardzo dobrze można ominąć jakiś tam ruch uliczny, także spoko. O, właśnie leci w tle muzyka, która mi się teraz przypomniała i troszeczkę. O kurczę, dostałem jakieś wykonanie misji. Zostawiłem tam tych ziomków z tyłu. Robię jakiś wyścig poboczny. Ja nie pamiętam, żeby mi tak dobrze szło w tym NFS-ie kiedyś. Kiedyś to się bardziej rozbijałem o ściany. Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację, jak... Możecie sobie wrócić do tych odcinków, co tam kiedyś nagrywałem, jak grałem na konsoli jeszcze. To było strasznie. Od ściany do ściany dosłownie jeździłem. Ale teraz jakoś jest bardzo przyjemnie. Nie wiem, na czym to... Kiedyś te konkursy driftu szły mi tak sobie. Okej. O, możemy zaprosić wszystkich, naciskając Y. Zobaczymy, czy ktoś się... Czy ktoś się tu zjawi? Ej, moment, jak to się robiło? Nie pamiętam, jak tu się patrzy na te punkty. Ale kurde, chyba wygrywam. Jak na razie. Ten ziomek w BMC nie był zbyt dobry. Aha, tu się nabijają te punkty, po prawej stronie, jeśli nie zauważyliście. Tutaj ktoś próbuje, chyba jeszcze jakiś inny gracz nas goni, czy coś. Ale co ja zrobię na... O się... Tutaj troszeczkę ciężko jest, nie wiem, z tym samochodem. Tak od ściany do ściany troszeczkę się jedzie, ale zobaczcie, tak ładnie drift pociągnąłem. Dostałem malutko punktów. A tak szarpiemy ostro, wow. I duży kąt robimy i 3000 nagle się dostaje, nie? Tak trochę słabo. Ktoś mnie tam rozwala. To bot jest. Bot jest lepszy od nas graczy. No nie mogę. Ale popatrzcie na to, co tu się od... Co to było? Bardzo ładnie mi poszło, tak myślę. Można tu na prostych też próbować driftować, ale liczy się oczywiście max speed, duży kąt i jak najdłuższy drift. Pokaz umiejętności.
15. Ole, dałem teraz. Nie wytrzymię. Ciężko jest. Dawaj, 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 subarka. Ekstra, 35 tysięcy, a tamten ma 36. No kurde, tak jakby wiedział, że o ten tysiąc musimy wyprzedzić. Tamten ziomek, co on zrobił? Wyprzedził nas wszystkich, wszystkie boty i mnie też. 5 tysięcy, okej. 40 tysięcy, prowadzę teraz, ekstra. Teraz tylko zrobić następne, kolejne ślizgi w bardzo dobrym stylu. I mamy to. O! 4 tysiące, 5 tysięcy, 6 tysięcy! Wow, poszło dobrze. 5 tysięcy, ale chyba nie dostałem tych 5 tysięcy, nie można w nic uderzyć. Okej, okay. 1000 tylko? 53 tysiące, kurde. Idziemy łeb w łeb dosłownie. Za mocno zahamowałem niestety. 58 tysięcy, poszło. Gdzie moje nitro? Nie mogę przyspieszać. To jest najlepsze w NFS-ach, że mamy tutaj nitro. W Fordzie mi tego trochę brakuje. 4000, 63 tysiące, czy uda się wygrać ten pojedynek, ten drift battle? Kurde, co się dzieje? Zjazd z tej drogi, ją? Okej, okay. Chyba nie dostałem tych punktów, bo tam trochę w ścianę uderzyłem, niestety. No, trzeba na to uważać. O, poszło dobrze. Udało mi się go podgonić tym ślizgiem. Ile tu mamy tych okrążeń? Aha, tutaj mamy na czas. Zostało 30 sekund. Dobrze, 80 tysięcy szarpnął. O nie, 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 nie. Jedź, 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 subarka. A, shit. Trzeba uważać na te ściany. One naprawdę bardzo mocno spowalniają. 86 tysięcy, kurde, no. Trzeba uważać, ale to jest taki delikatny kiss the wall. Ja nie wiem, czemu oni się do tego przyczepiają, no. 6 sekund zostało. Woo! Poszło! Druga pozycja, poszło mi chyba całkiem dobrze, 83 tysiące punktów, 4 tysiące kredytów dostałem. Bardzo spoko. Okej. Okay. Przypomnieliśmy sobie troszeczkę Need for Speed'a 2015. Powrócimy jeszcze do innych Need for Speed'ów, oczywiście. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.